Dzień dobry Państwu, Paweł Hajman, gorąco witam w kolejnym wydaniu Panoramy Chodzieskiej i zapraszam na najciekawsze wiadomości z całego regionu. A dziś w naszym programie m.in. rozmowa z Eugeniuszem Kucnerem, burmistrzem miasta i gminy Szamocin, Marcinem Sokołowskim, wójtem gminy Chodzież oraz cały szereg innych najciekawszych i wybranych wiadomości. Kontynuując cykl rozmów z samorządowcami powiatu chodzieskiego, z naszą kamerą daliśmy się do burmistrza miasta i gminy Szamocin, Eugeniusza Kucnera. Panie burmistrzu, został pan wybrany w ostatnich wyborach samorządowych po raz czwarty na ten urząd. Proszę przyjąć moje szczere gratulacje. Dziękuję serdecznie. Panie burmistrzu, czwarty raz został pan wybrany. Czy to znaczy, że w gminie niewiele się zmieni, czy wręcz przeciwnie, kolejne 4 lata upłyną pod znakiem inwestycji w Szamocinie, a wiele z nich jest już rozpoczętych? Tak, to jest prawda. To znaczy się, ja powiem tak, że właściwie każda kadencja niesie za sobą zmiany w naszej gminie, bowiem gmina jest tworem bardzo dynamicznym i czasy mamy bardzo dynamiczne. Wstąpiliśmy do Unii Europejskiej, mamy możliwość pozyskania środków unijnych. W związku z tym przygotowujemy się do, ja to nazywam nowego rozdania, do rozdania budżetu unijnego lata 2007-2013. My do tego tematu właściwie jesteśmy już bardzo dobrze przygotowani, bowiem mamy wieloletni plan inwestycyjny, który jednak, mimo że jest realizowany i jest korygowany na bieżąco, wymaga pewnych korekt. Bowiem planowanie wieloletnie ma to do siebie, że trzeba pewne rzeczy skorygować, trzeba pewne rzeczy doprowadzić czy dostosować do aktualnej sytuacji. I również trzeba dostosować do możliwości pozyskania środków unijnych. Nasza gmina wchodzi w ten rok 2007 już z nowym budżetem, z budżetem uchwalonym, który został uchwalony na wczorajszej sesji. I muszę powiedzieć, że takim podstawowym czy głównym zadaniem, które będzie realizowane w przyszłym roku, to jest środowiskowa hala sportowo-widowiskowa. Niestety jest to dotychczas, niestety albo stety, jest to największe przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane w naszej gminie. Bowiem nie tylko realizujemy nową halę sportowo-widowiskową, ale również przy okazji chcemy również wyremontować i dostosować do współczesnych wymogów naszą szkołę. Chcemy zlikwidować tam również bariery architektoniczne, bowiem do naszej szkoły uczęszcza spora grupa dzieci niepełnosprawnych i chcemy im również ułatwić korzystanie z tego obiektu. Panie burmistrzu, mówimy o hali widowiskowo-sportowej, która budowana jest w Szamocinie. Co jeszcze będzie wśród tych priorytetowych zadań w tej 4-letniej kadencji? To znaczy się tak, naszym zadaniem priorytetowym są w dalszym ciągu drogi, bowiem ja nazywam drogi krwioobiegiem gospodarczym gminy. Jeżeli jest dobrze rozwinięta sieć dróg gminnych, to jest łatwiejsza lokalizacja, łatwiej jest pozyskać inwestorów, a mieszkańcom żyje się po prostu lepiej. Panie burmistrzu, wybory samorządowe pokazały, że ludzie głosują rzeczywiście w nich na znane postacie. Pan, podobnie jak burmistrz Leszek Łochowicz, z tym rozmawialiśmy przed tygodniem, został obdarzony przez mieszkańców olbrzymim kredytem zaufania, a w pana przypadku to już chyba nie może być mowy o kredycie. Mnie cieszy to, że zostałem wybrany burmistrzem na kolejną kadencję. Ja muszę powiedzieć tak, że my jesteśmy w takiej sytuacji, że nie robimy kampanii wyborczej 2 miesiące przed wyborami. My robimy kampanię wyborczą z chwilą wyboru na kolejną kadencję, bowiem mieszkańcy patrzą na nas, czy postrzegają nas przez ten fakt, co zrobiliśmy przez 4 lata. Natomiast niestety niewiele idzie zrobić w okresie, kiedy formalnie startuje kampania wyborcza. Rzeczywiście doświadczenie jakby podpowiada, że te 12 minionych lat, to co panowie zrobili na tych stanowiskach, nie wymaga już to potem w wyborach samorządowych starań o głosy wyborców, czy też ubiegania się o reelekcję, bo przechodzi ona jakby samoczynnie. Ja bym jednak nie powiedział, że to jest samoczynność. Przede wszystkim nasze stanowisko, nasza rola to jest funkcja służebna dla społeczeństwa i my musimy być właściwie bardzo pokorni na oczekiwania społeczeństwa. Musimy się wsłuchiwać w ich głosy. Musimy czasami wyprzedzać oczekiwania naszych mieszkańców. I myślę, że każdemu samorządowcowi największą satysfakcję przynosi fakt zrealizowania inwestycji oczekiwanej przez mieszkańców. Póki co na razie nam to się udawało.
Tylko gratulować, panie burmistrzu, w takim razie. Czego życzyć jeszcze samorządowcowi z tak olbrzymim doświadczeniem, oprócz tej relekcji za 4 lata i od tego, abyśmy za 4 lata spotkali się ponownie, czego ponadto? Ja w dalszym ciągu bym powiedział, że trzeba życzyć wytrwałości i trzeba życzyć również pokory, bo pokora to jest jedna z zalet ludzkich, która czasami przynosi szczęście, a jeżeli komuś brakuje pokory, to niestety przeszkadza. Panie burmistrzu, dołączamy się oczywiście do tych życzeń i już z niecierpliwością czekamy, aż tak jak pod tą pompą na szambosińskim rynku, gdzie rozmawialiśmy przed kilkoma tygodniami, tak pod kolejną inwestycją spotkalibyśmy się za kilka tygodni, może miesięcy, może lat, ale aby była taka okazja. Już zapraszam na otwarcie. Myślę, że pierwsze otwarcie inwestycji, które nastąpi w przyszłym roku, to jest oddanie do użytku zmodernizowanej hydroforni gminnej. I na tą uroczystość już panów zapraszam. Dziękuję. Stowarzyszenie Socjus oraz gmina Chodzież była organizatorem spotkania dla emerytów, które odbywało się w Gminnym Ośrodku Kultury w Ratajach. Stowarzyszenie Socjus oraz gmina Chodzież byli głównymi organizatorami świąteczno-noworocznego spotkania dla emerytów, rencistów, osób samotnych, a wszystko to odbywało się w Gminnym Ośrodku Kultury w Ratajach. Wszystkich zaproszonych i zgromadzonych gości przywitał wójt gminy Chodzież Zbigniew Salwa. No proszę Państwa, jestem wprost pod wrażeniem, że tak jak powiedziała Pani Dyrektor, jednocześnie Pani Prezes Socjusa naszego, że tak liczne grono nas dzisiaj odwiedziło. Ja pamiętam te początki, jak żeśmy zaczynali, no to rzeczywiście ta sala była za duża. A dzisiaj się okazuje, że ta sala już jest dla nas chyba za mała. Pani Przewodnicząca mi podpowiada, że nawet wie, w którą stronę ją rozbudować. No myślę, że będziemy musieli nad tym na pewno poważnie pomyśleć. Tym bardziej, że również wieś, sołectwo Rataje nam się rozbudowuje, nowocześnieje, jest coraz piękniejsze, coraz ładniejsze. No oczywiście tak wtrącę, że czekamy, bo mamy oczywiście przyobiecane jakoby pieniądze z Unii Europejskiej na remont tego obiektu. Czekamy już prawie 2 lata na te pieniądze. No może w tym roku dostaniemy, ale gdybyśmy nie dostali, no to trudno, będziemy musieli jakby we własnym zakresie rozpocząć jakąś małą modernizację, małą poprawę, no bo chcielibyśmy ten jeden przynajmniej obiekt gminny utrzymać i to utrzymać na jakimś, no że tak powiem, wysokim poziomie. Dlatego mówię jeszcze raz, jestem pod wielkim wrażeniem, że tak liczne grono nas odwiedziło. Po prostu ja się nie spodziewałem, że no, co roku to nasze spotkanie będzie coraz szersze, coraz większe. Tym bardziej, że patrząc na Państwa twarze, a dużo osób poznaję, cieszę się, że możemy się ponownie spotkać. No i przede wszystkim cieszę się, że te twarze Państwa mimo wieku już tego jesiennego są jednak, mimo wszystko są uśmiechnięte. Całą uroczystość swoim występem uświetnił zespół pod wodzą Jana Margowskiego. Yeah.
minionym tygodniu udało nam się porozmawiać z Haliną Grewling-Bienert, na co dzień przewodniczącą Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Rozmawialiśmy głównie o planach na kolejne lata działalności. Pani Halino, Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych realizuje w ciągu roku cały szereg zadań. Wiem, że opieracie się o specjalny program w swoich działaniach, który jest przygotowany również przez Was. Tak. W powiecie został opracowany program działań na rzecz osób niepełnosprawnych. W tej chwili już mija drugi rok realizacji zadań tego programu. Zadania w tym programie są bardzo ważne dla umilenia życia i poprawy życia osób niepełnosprawnych. Bardzo takim ważnym zadaniem jest likwidacja barier architektonicznych przy obiektach użytku publicznego w naszym mieście oraz w całym powiecie chodzieskim. Chciałabym tak może poinformować, że Powiatowa Społeczna Rada jest w posiadaniu folderów oraz wzorcowego projektu na metalowy podjazd. To znaczy podjazd wykonany z kraty metalowej mostostalu. Jest to podjazd bardzo lekki, bardzo odporny na korozję, bardzo tani i bardzo łatwy w montażu. No i jeszcze wspaniały dla osób niepełnosprawnych, ponieważ jest doskonała przyczepność kół do tego podjazdu. To znaczy mam tu na myśli osoby jadące na wózkach. Aczkolwiek wiemy, że osoby niepełnosprawne to nie tylko osoby jadące na wózkach, ale sporo osób starszych, którzy mają właśnie kłopoty z chodzeniem. I ten podjazd uważam, że rozwiązałby naprawdę sporo problemów w dotarciu osób niepełnosprawnych do różnych obiektów, bo można go już zamontować na jedną lub dwie schody. No właśnie, likwidacja barier architektonicznych to chyba prawdziwa bolączka, tym bardziej w budynkach użyteczności publicznej, mamy tu na myśli urzędy, przychodnie. Dzięki Waszym staraniom udaje się jednak te bariery łamać, przykładów chociaż jest coraz więcej. No staramy się. Pomagamy trochę osobom indywidualnym, pomagamy trochę placówkom. No opiniowaliśmy program likwidacji barier architektonicznych dla szpitala specjalistycznego, dla szkoły podstawowej numer 1. No prawda, że szkole nie udało się skorzystać z tego programu, no ale udało się, że jest w tej chwili wykonana wspaniała łazienka dla osób, dla dzieci niepełnosprawnych. No co prawda, jeszcze w tej szkole jest też wiele do zrobienia, ale ja to mam taką wielką nadzieję, że te następne bariery będą pokonane. Mam tu przede wszystkim na myśli transport dzieci niepełnosprawnych na wózkach w szkole. Uważam, że wspaniałym rozwiązaniem byłaby winda, bo byliśmy właśnie ze Społeczną Radą w Ratajach i widzieliśmy, w jaki sposób młodzież niepełnosprawna porusza się właśnie dzięki zamontowanej windzie. Okazuje się, że z Waszych usług, w tym sensie doradczym i opiniotwórczym, korzysta wielu przedsiębiorców i kierowników wielu placówek. No, korzysta. Staramy się jak możemy, chociaż Społeczna Rada jest organem opiniodawczo-doradczym przy staroście, ale jeżeli ktoś do nas zwraca się z prośbą, czy to placówka, czy osoby prywatne, to w miarę możliwości staramy się i pomagamy. No, dotarła też do nas informacja, że jest potrzeba utworzenia oddziału integracyjnego przy jednym z przedszkoli chodzieskich. Właśnie do Społecznej Rady zwróciły się mamy dzieci niepełnosprawnych z prośbą o pomoc w zorganizowaniu tego oddziału. No, mam nadzieję, że nowy rok się zaczął, nowe fundusze wszędzie będą i że i ten problem w chodzieży zostanie rozwiązany. No właśnie, pani Halino, kto wchodzi w skład Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych? Wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz placówek, w których są osoby niepełnosprawne.
Czyli w zasadzie wchodzą ludzie, którzy mają duży kontakt z osobami niepełnosprawnymi, bo jest przedstawiciel warsztatów terapii zajęciowej. Jest to moja zastępczyni. Może podam tą informację, bo pani Katarzyna Ścigała jest dopiero od pół roku i jest kierownikiem warsztatów terapii zajęciowej. Jest przedstawiciel emerytów i rencistów, przedstawiciel Związku Niewidomych. Także są to osoby, które mają ścisły kontakt z osobami niepełnosprawnymi. Jako członkowie Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych często jesteście poszukiwani. Problem w znalezieniu was w Chodzież wynika głównie z faktu, że nie macie jeszcze własnej siedziby. No właśnie, bardzo mocno nad tym się zastanawiamy i myślimy, że rzeczywiście potrzebne jest nam jakieś pomieszczenie. No i w najbliższym czasie poprosimy pana starostę, co by pomógł nam w rozwiązaniu tego problemu. Bo poszukiwanie nas przez tam sekretariat na pewno w jakiś tam sposób utrudnia dotarcie do nas. Pani Helino, przed nami kolejny rok, mamy początki, pierwsze dni stycznia. Czego życzyć w takim razie całej Społecznej Radzie, oprócz tych wielu pewnie środków, które w tym roku da się pozyskać? To znaczy przede wszystkim, ja to życzę wszystkim, dużo zdrowia, bo jeżeli będziemy zdrowi, będzie mniej tych osób niepełnosprawnych, dużo radości, słonecznych dni, no i co by przestały borykać wszystkich problemy, aby właśnie tych radosnych chwil w życiu było jak najwięcej. O podsumowanie minionej czteroletniej kadencji oraz o główne priorytetowe zadania na kolejną czteroletnią kadencję zapytaliśmy wójta gminy Budzyn Marcina Sokołowskiego. Panie wójcie, podczas ostatnich wyborów samorządowych pan jako jeden z kolejnych wójtów i burmistrzów powiatu chodzieskiego odniósł olbrzymi sukces wyborczy. Proszę przyjąć moje szczere gratulacje. Panie wójcie, kolejna kadencja za panem. Kadencja, która obfitowała w cały szereg wielkich inwestycji w Budzyniu. Jedną z tych ostatnich jest nowoczesny i przepiękny rynek budzyński. Tak, bardzo dziękuję za te gratulacje, ale myślę, że to należy podziękować mieszkańcom naszej gminy za to zaufanie, które mnie obdarzyli, i cieszę się bardzo, że te wybory wypadły tak pozytywnym wynikiem dla mnie. Budzyński rynek w ubiegłym roku bardzo szybko udało nam się wykonać to zadanie. No, przedstawia dzisiaj zupełnie inny wygląd jak jeszcze niecały rok temu. Szczególnie zimową porą, teraz gdy jest ozdobiony, podświetlony, gdzie są ozdoby, gdzie jest choinka. Wieczorem wielokrotnie z rodziną idę na nasz budzyński rynek i sam się cieszę i wraz z rodziną, że tak to fajnie wypadło i że to jest dzisiaj następny wyróżnik Budzynia. Myślę, że nie tylko w naszym powiecie, ale i w całej Wielkopolsce. Panie wójcie, z pewnością budzyński rynek jest wyróżnikiem miasta gminy Budzyń. Ale to nie jedyny wyróżnik, który udało się zrealizować podczas ostatniej czteroletniej kadencji. Chyba tym największym sukcesem, który wyróżnia gminę Budzyń na tle całego powiatu, jest nowoczesne gimnazjum. Tak, to jest następny obiekt, który dzisiaj kojarzy się wielu mieszkańcom naszej gminy pozytywnie, ale i także podróżującym przez teren naszej gminy wielokrotnie się spotykam z pytaniami, co to jest, ci, którzy jadą trasą numer 11, co jest w tym budynku. I jak się dowiadują, że to jest gimnazjum, szczerze nam tego gratulują i kojarzą dzisiaj przede wszystkim właśnie gimnazjum z Budzyniem. Jest to też następny obiekt, który jest w tej chwili już się wpisał w krajobraz Budzynia w naszej gminy pozytywnie. Wiemy, panie wójcie, że to nie koniec tej wielkiej, wspaniałej inwestycji. Gimnazjum w Budzyniu wzbogaci się niebawem, miejmy nadzieję, o nowoczesną halę widowiskowo-sportową, bo wiem, że takie zamysły są również. Znaczy, to nie są zamysły, to już się stało faktem. Budujemy od ubiegłego roku, od połowy roku 2006 nową halę sportowo-widowiskową, którą chcemy we wrześniu tego roku oddać do użytku. Cykl budowy trwa około półtora roku. Będzie to następny obiekt, który będzie służył mieszkańcom naszej gminy, ale i także powiatu, jeżeli taka będzie chęć i potrzeba. Mam nadzieję, że to będzie najnowocześniejszy obiekt w całym naszym powiecie, jeżeli chodzi o
hale sportowo-widowiskowe z kompletnym wyposażeniem. Dzisiaj już mogę zaprosić na symboliczne otwarcie we wrześniu tego roku. Koszt tej inwestycji to jest 4 200 000 zł. Udało nam się uzyskać dofinansowanie z totalizatora sportowego w wysokości 1 200 000 zł. Reszta środków pochodzi z budżetu gminy, ale udało nam się to wszystko szczęśliwie zbilansować, te wydatki. Inwestycja w tej chwili, no lada moment, otrzyma nową halę i w stanie surowym będzie zamknięta, także prace wykończeniowe będą trwały, no chyba zima wreszcie do nas przyjdzie w tym okresie mrozów i śniegów i żeby to po prostu normalnym tokiem będzie realizowane. Panie Wójcie, inwestycje i nieustanne unowocześnianie oświaty to jedno, wiemy, że to jeden jakby Pana priorytet. Co jeszcze będzie wśród tych działań priorytetowych podczas tej czteroletniej kadencji? Powiem tak, że w tej chwili także robimy jeszcze następną inwestycję oświatową. Robimy termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Budzyniu. To jest też wydatek rzędu ponad 500 tysięcy złotych i też to diametralnie zmieni wizerunek zewnętrzny tej szkoły i jednocześnie pozwoli nam na oszczędności w ogrzewaniu tego budynku. Priorytety, to powiem tak, to co mówiłem w kampanii wyborczej i to co będzie sukcesywnie w miarę posiadanych środków realizowane. Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy łącznie z budową nowej oczyszczalni ścieków w Wyszynach i tu chcemy skorzystać w jak najszerszym stopniu ze środków unijnych, które będą możliwe do wykorzystania przez naszą gminę. Budowa dróg, chodników, to co wpływa także na wizerunek ten zewnętrzny naszej gminy, czyli to, co widać na zewnątrz. Wszystkie inne media praktycznie prawie, że mamy już wybudowane i to są priorytety. Oczywiście na nowych osiedlach, które powstają, gdzie są wydzielane działki budowlane, no musimy uzbrajać to w kanalizację, w wodę, w energię, energię gazową. Ale także priorytetem jest uzbrojenie terenów pod nowe inwestycje przemysłowe, które są wytyczone właśnie w Budzyniu pod następne zakłady, które dadzą miejsca pracy i będą także źródłem dochodów w przyszłości dla budżetu gminy. Panie Wójcie, od wielu lat doskonały klimat znajdują tutaj przedsiębiorcy, nie tylko ci lokalni, ale również ci napływowi, mówiąc brzydko. Czy w dalszym ciągu mogą oni liczyć na tak doskonałe warunki do rozwoju i lokalizacji swoich przedsiębiorstw właśnie w gminie Budzyń? Jesteśmy bardzo otwarci na inwestorów, nie tylko zewnętrznych, bo mamy własnych inwestorów, mieszkańców naszej gminy, którzy inwestują potężne pieniądze w swoje firmy i także im musimy stwarzać warunki właśnie poprzez zmiany planu przestrzennego zagospodarowania, poprzez uzbrajanie właśnie tych ich terenów pod kwestie wody, kanalizacji, budowy dróg dojazdowych, ale i także dla tych inwestorów zewnętrznych stwarzamy warunki poprzez właśnie zmianę planu, to co mówiłem, umożliwienie kupna gruntów i także stworzenie pewnego systemu ulg inwestycyjnych w zamian za określone nakłady poniesione właśnie na terenie naszej gminy na stworzenie nowych miejsc pracy. To się zaczyna przekładać już na nowe inwestycje, które w tym roku będą startowały. Między innymi firma Izolbet, znana w kraju w branży termomodernizacyjnej, będzie stawiała u nas nowy zakład, który da zatrudnienie prawie 100 ludzi. Ale też trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że barierą rozwojową nie tylko naszej gminy, ale wielu gmin wiejskich jest bariera energii elektrycznej, czy nie tyle braku jej, co możliwości przesyłu. I to jest następny priorytet, który musimy rozwiązać wspólnie z Zakładem Energetycznym Enea. Bez dużych inwestycji po prostu pod znakiem zapytania staje dalszy rozwój, nie tylko w naszej gminie, ale i także w gminie Chodzież, czy w gminach okalających miasto Chodzież. Jest to w tej chwili bariera no, prawie że nie do przeskoczenia, jeżeli chodzi o szybkie załatwianie spraw właśnie dostarczenia energii. Jest wiele innych priorytetów. Chciałbym tu też powiedzieć, że nowe możliwości się rysują, jeżeli chodzi o wykorzystanie środków unijnych przez gminy wiejskie. W ramach Funduszu Odnowy Wsi będziemy mieli możliwość ubiegania się o środki właśnie związane z modernizacją świetlic wiejskich, czy adaptacją byłych szkół, które uległy jakiejś likwidacji i stoją w tej chwili opuszczone właśnie na obiekty
służące szeroko pojętej kulturze wiejskiej. Będziemy budowali boiska sportowe, czyli tą masową rekreację chcielibyśmy także postawić na właściwym poziomie. Tym bardziej, panie wójcie, że rok 2007 to kolejne olbrzymie pieniądze, które napływają do Polski z Unii Europejskiej. Jak wyglądała sytuacja, jeżeli chodzi o wnioski i pozyskiwane środki właśnie z tych źródeł w Budzeniu? Powiem tak, że sytuacja dzisiaj jest niejasna, jeżeli chodzi o środki na lata 2007-2013. Jak pan wie doskonale, dzisiaj jeszcze nie ma zasad, kryteriów ustalonych przez Urząd Marszałkowski. Jest to w fazie dzisiaj dopiero pewnych projektów. Konkursy będą prawdopodobnie ogłaszane w drugiej połowie tego roku. Także można powiedzieć, że dla gmin 2007 rok, jeżeli chodzi o wykorzystanie środków unijnych, będzie rokiem straconym. Niemniej jednak te środki mogą pomóc. Natomiast ja wychodzę z założenia, że gmina sama musi generować własne środki na rozwój, bo nie można liczyć tylko na środki zewnętrzne, bo gmina, żeby się rozwijać, musi mieć własne środki. Muszę tu powiedzieć, że my w tym roku z budżetu gminy wygenerujemy kwotę ponad 6 milionów złotych na inwestycje. Jest to prawie 30% wydatków budżetowych, czyli wskaźnik, jak powiedzieć, środków nieprzeznaczonych na tą bieżącą konsumpcję, na wydatki bieżące, tylko na inwestycje jest spory. I będziemy realizowali szereg inwestycji, które no, zmienią w dalszym ciągu wizerunek naszej gminy. Ja bym chciał, żeby taki poziom wydatków był z budżetu gminy co roku. Jest stworzona pewna baza podatkowa na terenie naszej gminy, która no, mnie do tego skłania. To mogę tylko tu też się pochwalić, że wśród danych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów za 2005 rok średni dochód podatkowy na mieszkańca naszej gminy wynosił 962 zł. Jest to największy wskaźnik w całym powiecie. No, podam też, to nie jest żadną tajemnicą, że przeskoczyliśmy miasto Chodzież, jeżeli chodzi o wskaźnik dochodów na jednego mieszkańca, gdzie w mieście Chodzieży jest 737. Mamy jeden z większych wskaźników chyba w Wielkopolsce, jeżeli chodzi o wszystkie gminy, więc jest to też jakiś taki powód i do pochwalenia się, ale jednocześnie to daje nadzieję, że w następnych latach te środki przeznaczane na inwestycje nie będą mniejsze, bo tak jak powiedziałem, pewien potencjał podatkowy na terenie gminy został stworzony, który zaczyna przynosić, przekładać się właśnie na te zwiększone dochody, co mam nadzieję dobrze wróży na realizację tego, co było zapowiadane w kampanii wyborczej. W takim razie, panie wójcie, czego życzyć na tą czteroletnią, kolejną pana kadencję? Bo to, co najważniejsze chyba w pracy samorządowca, to olbrzymie zaufanie społeczeństwa, to już pan osiągnął. Tak, ale życzyć należy zawsze spełnienia tego, co się obiecywało w kampanii wyborczej, co się ludziom mówiło, co jest realne do zrobienia. I gdyby mi się udało wykonać 90% tego, co mówiłem, to bym był super zadowolony i można by było z podniesionym czołem powiedzieć, że to nie są czcze obietnice, tylko realne zadania, które udało się zrealizować. W takim razie my dołączamy się do tych życzeń i życzymy realizacji obietnic i wszystkich tych zadań. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie działające w Chodzieży to placówka, która na co dzień pomaga tym najbardziej potrzebującym. W minionym tygodniu właśnie to miejsce odwiedzili kolejni darczyńcy, którzy w ten sposób przekazują wiele cennych darów. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży odwiedzane jest na co dzień przez osoby szukające pomocy i to w wielu zakresach. Okazuje się, że Powiatowe Centrum w Chodzieży odwiedzić mogą również ludzie, którzy chcą pomóc. Tak jest w przypadku organizacji pomagającej dzieci, która współpracuje już od kilku lat właśnie z chodzieskim PCPR-em. Organizacja ta swoją siedzibę ma na terenie Niemiec. Dzięki jednak doskonałej współpracy już od kilku lat pomaga najmłodszym potrzebującym pomocy właśnie w powiecie chodzieskim. Jeszcze w 2006 roku doszło Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży do spotkania z przedstawicielami tej organizacji. Okazuje się, że w dalszym ciągu dzięki współpracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i organizacji z Niemiec pomoc uzyska cały szereg potrzebujących dzieci mieszkańców powiatu chodzieskiego.
O szczegóły związane ze współpracą zapytaliśmy kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży, panią Arletę Gale oraz przedstawicieli organizacji pomocy z Niemiec. Pani Arleta, to coś niespotykanego, że w dobie dzisiejszej pogoni za pieniądzem i pościgu udaje się znaleźć takich ludzi, tak otwartych na współpracę i chęć pomocy. Tak, gościmy dzisiaj u siebie przyjaciół, którzy współpracują już z nami prawie 2 lata. Pomagają nam w niesieniu dalszej pomocy osobom niepełnosprawnym, a teraz przy Państwa udziale będziemy mieli okazję obdarować już po świętach, ale słodyczami dzieci w naszych placówkach oraz jednostkach, które działają na rzecz dzieci potrzebujących. W Polsce pomogliście już wielu osobom, wielu najmłodszym przede wszystkim. To znaczy się tak, jesteśmy bardzo wrażliwi na niedolę dzieci, szczególnie na niedolę dzieci, bo to są najmniejsze istotki, które są bezradne, więc trzeba im pomóc. I tutaj właśnie naszym wielkim, wielkim przyjacielem dzieci to jest pan Wilfried Moldehauer, który działa już 15 lat na terenie naszego kraju, to dokładnie na południu Polski, to jest Polanica, Kudowa, Zdrój. Są to ośrodki pomocy społecznej dla ludzi starszych. Będzie obchodził w tym roku jubileusz i w Lingen będzie wystawa, to znaczy się informacja w formie zdjęć, podziękowań z tych wszystkich ośrodków i dzięki temu uzyskamy, myślę, większe poparcie od sponsorów na terenie Niemiec, gdzie właśnie Wilfried zawsze puka, stuka i taką pomoc otrzymuje. Także ja osobiście, jako Polak, jako Polka, jestem wdzięczna, nieprawdopodobnie wdzięczna za jego działalność, za działalność jego żony i to, co on niesie pomoc, bo ma własną taką charytatywną działalność pod tytułem Pomoc dzieciom. Jak to się stało w takim razie, że dotarliście Państwo do Chodzieży, że możemy liczyć również na Waszą pomoc? To znaczy się tak, ja mieszkałam 15 lat w Margoninie, mój tata pochodzi z Margonina i na starość, prawda, jak to się mówi, osiedliśmy się w Margoninie, to jest przy Margoninie, no i Wilfried miał taką sytuację, że miał za dużą ilość podnośników hydraulicznych, wannowych dla osób niepełnosprawnych. Spytał się, czy my możemy też na terenie Chodzieży komuś to podarować. Więc ja znalazłam panią Arletę. No i tak się zaczęło. Podczas spotkania obecny był również wicestarosta chodzieski Julian Hermaszczuk, który problemy dzieci zna chyba najlepiej, ponieważ do momentu, kiedy to objął urząd wicestarosty chodzieskiego, pełnił rolę wychowawcy w Szamocińskim Domu Dziecka. Jak podkreśla sam wicestarosta, takie spotkania to również doskonała okazja do wymiany poglądów i doświadczeń między osobami, które na co dzień zajmują się pomocą innym, w tym przypadku osobą najmłodszą. Jak podkreślali sami członkowie niemieckiej organizacji współpracującej z chodzieskim PCPR-em, to nie koniec. W dalszym ciągu oczekują na listę potrzebnych rzeczy, zarówno do rehabilitacji, jak i samych słodkości, które dzieci przecież tak kochają. My mamy również nadzieję, że ta współpraca będzie się tylko już rozwijała, dzięki czemu skorzystają na tym potrzebujący pomocy, których niestety z roku na rok jest coraz więcej. Okazuje się, że w tych trudnych czasach można liczyć na bezinteresowną pomoc innych osób. To chyba najbardziej cieszy w całej tej sytuacji. W minionym tygodniu z okazji odzyskania niepodległości w Budzyniu odbyła się uroczysta msza święta z udziałem uczniów, wychowanków tamtejszego gimnazjum. W piątek, 5 stycznia, w jednej z budzyńskich świątyń odbyła się uroczysta msza święta. Msza święta upamiętniająca wielu powstańców, którzy zginęli w walce podczas powstania wielkopolskiego o oswobodzenie wielu miejscowości. Dokładnie 5 stycznia 1919 roku Budzyń został oswobodzony. Wraz z innymi miejscowościami, takimi jak Jarocin, Nakło, Mogilno, Szczelno, Krotoszyn czy Kruszwica. W tej mszy udział wzięły poczty sztandarowe i przede wszystkim młodzież, uczniowie gimnazjum w Budzyniu pod imieniem powstańców wielkopolskich. Mszę prowadził proboszcz tamtejszej parafii, ksiądz Przemysław
prędki. Gromadzimy się w tym szczególnym dniu w historii Budzynia, aby modlić się wspólnie w intencji wszystkich powstańców wielkopolskich. Chcemy upraszać dla zmarłych życie wieczne, dla żywych prosimy o zdrowie, o Boże błogosławieństwo. Modlimy się wspominając tych, którzy przelali krew za ojczyznę, którzy poświęcali swoją młodość, narażali swoje życie dla dobra publicznego, dla wolności. I wpatrując się w ich przykład, równocześnie myślimy o nas, tutaj, teraz żyjących, o nas, którzy jesteśmy następcami, którzy jesteśmy spadkobiercami tych wspaniałych, historycznych spraw. Gromadzi się tutaj w szczególny sposób dzisiaj młodzież gimnazjum, której patronują powstańcy i modlimy się także właśnie w intencji młodzieży, aby umiała kochać ojczyznę, aby potwierdzała to swoją sumienną nauką, odpowiedzialnym zachowaniem. To ważne, aby pamiętać o tych wielkich naszych przodkach, dzięki którym jesteśmy dzisiaj wolni. Tak mówili przedstawiciele władz lokalnych podczas tej uroczystej mszy świętej. To już prawdziwa tradycja, że na początku każdego roku starosta chodzieski wraz z burmistrzem Chodzieży odwiedzają w szpitalu szczęśliwe mamy. Mamy dzieci, które przyszły w danym roku pierwsze na świat. Na początku każdego roku starosta chodzieski wraz z burmistrzem Chodzieży odwiedzają oddział położniczy chodzieskiego szpitala. Wszystko za sprawą nowych mieszkańców powiatu i Chodzieży, którzy są tak przez włodarzy oczekiwani. Podobnie było w tym roku. Starosta chodzieski Mirosław Juraszek wraz z burmistrzem Chodzieży Jackiem Gurszem odwiedzili chodzieską porodówkę. Pierwszym tegorocznym mieszkańcem powiatu chodzieskiego był Igor Firlej. Zamieszkały w Strzelcach. Szczęśliwą mamą jest pani Ania. Igor urodził się dokładnie 2 stycznia o godzinie 5:35. Waży 3450 gram, a jego wzrost to 57 cm. Pierwszym mieszkańcem Chodzieży natomiast był Dominik Andrzejczak. Szczęśliwą mamą jest pani Sandra. Dominik przyszedł na świat 1 stycznia o godzinie 19:30. Waży 4200 gram i mierzy 61 cm. Obie mamy z rąk burmistrza i starosty otrzymały symboliczne kwiaty i gratulacje. Witam serdecznie. Taką tradycją jest, nie wiem, pani na pewno wie i pani zna, że zawsze pierwsze dziecko urodzone w naszym powiecie było odwiedzane przez starostę poprzednio. Także jeśli pani pozwoli, to chcielibyśmy w imieniu wszystkich mieszkańców powiatu chodzieskiego przenośni w cudzysłowie na ręce tego młodego człowieka dla wszystkich nowonarodzonych, które się będą urodziły, które się niedawno urodził, złożyć serdeczne życzenia, pogratulować i przekazać w imieniu społeczności powiatu chodzieskiego drobny upominek i pamiątkę. Mierny rad, że to akurat pani mogę składać. To na razie to dla mamy. Dziękuję. Aby się chował, grzeczny był i żeby po prostu przynosił wiele radości całej waszej rodzinie i wszystkim, z którymi się będzie stykał. To jest Dominik, tak? Nie, Igorek. Igorek. Obie mamy, oprócz symbolicznych wiązanek kwiatów z rąk starosty chodzieskiego i burmistrza Chodzieży, otrzymały również okolicznościowe bony, które przeznaczone zostaną dla maluchów, oczywiście na wyprawkę. Podczas odwiedzin doszło do zabawnej sytuacji. Burmistrz Chodzieży odwiedził pierwszego mieszkańca powiatu, natomiast starosta udał się z wizytą do pierwszego mieszkańca Chodzieży. Miejmy nadzieję, że jest to prawdziwy znak wzajemnego zrozumienia i współpracy, a maluchy będą chowały się zdrowo. Pogodna jesień i babie lato to zespoły folklorystyczne, które działają przy Szamocińskim Ośrodku Kultury. O plany na najbliższe miesiące zapytaliśmy Marię Zdunek, opiekunkę zespołów. Pani Maria, już od wielu lat zespołem Pogodnej Jesieni i Babim Latem w Szamocinie przygotowuje pani cały szereg scenek rodzajowych. Dzisiaj siedzimy w prawdziwie jeszcze scenerii wigilijnej. Prawda, przygotowaliśmy ludową opowiastkę wigilijną, troszeczkę inną niż przygotowanie do wieczerzy wigilijnej, trochę w innym składzie, i o tematyce w zasadzie takiej samej wigilijnej, dotyczącą zwyczajów i obrzędów bożonarodzeniowych.
W ciągu roku wystawiacie te wasze przedstawienia w wielu festiwalach, podczas wielu spektakli, wielu przeglądów. To chyba ważne, prawda? W tej chwili chcemy się przygotować do przeglądu, właściwie konkursu do Międzychodu, gdzie kilka lat temu zdobyliśmy trzecie miejsce. Myślę, że z tą scenką, w której zawarte są właśnie wszystkie obrzędy, a to jest warunek uczestnictwa w tym festiwalu, w tym konkursie, chcemy tam zaistnieć. Mam nadzieję, że zaistniejemy. Dziewczyny tu dzielnie pomagają, zresztą to widać. I chyba nam się uda. Proszę za nas trzymać kciuki. No właśnie, obrzędy związane ze świętami, czy to bożonarodzeniowymi, czy Wielkiej Nocy, czy wieloma innymi obrzędami spotykanymi kiedyś w domach wielu naszych dziadków, pradziadków oraz morał, jakim kończy się każde przedstawienie przygotowane przez panią, to stałe elementy wszystkich przedstawień. Tak. Takimi elementami jest właśnie sianko pod obrusem, gdzie dziewczyny wyciągają i wróżą sobie, czy zostaną starymi pannami. Ale one mają zbyt dużo urody, więc nie zostaną starymi pannami. Takim elementem jest właśnie strojenie snopa wigilijnego, gdzie stoi już tam w narożniku przygotowany. Takim elementem jest również liczenie drew, które do pary to dziewczyna prędzej wyjdzie za mąż. Również takim innym elementem jest stawianie naczyń na stole o jedno więcej, przypominanie sobie nauki przekazywanej przez babcie, prababcie, kto do tego stołu siada i kto przychodzi tej nocy wigilijnej. No i przypomnienie, że w noc wigilijną, a o co tutaj głównie chodzi, zwierzęta mówią ludzkim głosem, czego się pan rządca bardzo obawia. Przygotowania do wieczerzy wigilijnej to nie jedyny spektakl, jaki macie w swoim repertuarze. Wiem, że jest cały szereg innych. Tak, niedawno byliśmy na przeglądzie konkursowym w Bydgoszczy, ogólnopolskim przeglądzie, z dłubaniem szabloku, to jest poznańska fasola. Gramy również w międzyczasie różne sceneczki związane z kiszeniem kapusty. Gramy również takie inne uroki przyroki. Uroki przyroki już w tej chwili tutaj dość mocno ćwiczymy, ponieważ chcemy się pokazać na kolejnym sejmiku Teatrów Wiejskich w Kaczorach, gdzie profesor Śledziewski niestety nie zostawia nigdy suchej nitki, jak coś jest nie tak. Ale wysoką ocenę uzyskujecie podczas wielu innych przeglądów, przecież to prawda. Oj, z dłubaniem szabloku dostaliśmy trzecie miejsce właśnie w Kaczorach u profesora Śledziewskiego i profesora Szczęka z Akademii Teatralnej w Warszawie. Wysoko nas ocenił nasz teatrolog i etnograf z Piły. Także myślę, że powinno to wszystko... Ale doświadczenie robi swoje, doświadczenie, jeszcze raz doświadczenie, granie. No i oczywiście dobrana kadra, bo tak jak tu panie siedzą, dziewczyny, bez nich nie zrobiłabym nic. Pani Maria, mówi pani o tej dobranej kadrze. Chyba największym pani sukcesem, sukcesem całego zespołu jest fakt, że w skład zespołu wchodzą właśnie młodzi ludzie. Tak, dziewczynki grają od niedawna. Przedtem grała Agnieszka Jarnot, która nam bardzo duże zasługi tutaj oddała. W tej chwili gra Bogusia i Anita, dziewczyny, które grały po 3-4 lata w Teatrzyku Dziecięcym, w Egzaminie na Królewny czy w Obżartuchu. One już wiedzą, jak się zachować, one już wiedzą, co mają, jak się poruszać. Po prostu doświadczenie robi swoje. W tej chwili będą, tak jak w Babim Lecie, też są zmiany, bo odeszły Paulina, odeszła i pani Danka Wilkenowa, która śpiewała, pani Irka ze względu na chorobę, ale przyszła pani Janka, przyszła już Hania i Ada, które będą edukowane i myślę, że Babie Lato również będzie kontynuowało swoją działalność. No właśnie, pani Mario, zespół Babie Lato miał zaszczyt reprezentować powiat chodzieski kilka lat temu podczas dożynek prezydenckich, które odbywały się w Spale. To chyba jeden z największych sukcesów tego zespołu. No myślę, że to był przeogromny sukces i właściwie zawdzięczamy go, jak można jeszcze wspomnieć, świętej pamięci pana starosty Władysława Krawca, bo gdyby on nam nie zaufał, to któż by tam wiedział, że takie Babie Lato w Szamocinie jest. Ale my oprócz Pruchnowianek jesteśmy jedynym zespołem, który kultywuje stare piosenki.
No i stare obrzędy, Pruchnowianki, Babie Lato i Pogodna Jesień. Właściwie w województwie pilskim nie ma. Dodajmy tylko, do spotkania w Szamocińskim Ośrodku Kultury. Do miłego zobaczenia, zapraszam na dłubanie szabloku, zapraszam na niedługo, za niedługi czas do Uroków Przyroków, gdzie już Bogusia będzie grała młodą pannę, do której zaleca się przepięknie Jasiek. Anita będzie grała również drugą córkę gospodyni. No i te panie oczywiście będą matkami, kumami. W takim razie, Pani Mario, my życzymy Pani, całemu zespołowi, jednemu i drugiemu, przede wszystkim wytrwałości, bo chyba to jest najważniejsze. Tak. I niech dobre duchy nad nami czuwają. W Szamocinie zorganizowane zostały i przedstawione wyjątkowe jasełka. Wyjątkowe dlatego, że przygotowane przez dzieci z Jaktorowa. Grupa dzieci działająca w Stowarzyszeniu Ostoja w Jaktorowie na czele z zapaleńcami, prezesem stowarzyszenia księdzem Romanem Siuchnińskim i panią Anną Spychalską wystawiła w Szamocińskim Ośrodku Kultury niecodzienne jasełka. Zaangażowanie młodych aktorów było olbrzymie. Trema czasem dawała o sobie znać, ale zauroczyli widzów prawdziwą ekspresją i tym, co przygotowali. Do żłóbka prócz tradycyjnych postaci, takich jak Trzej Królowie, przyszli także przedstawiciele wszystkich kontynentów. Była mieszkanka kraju kwitnącej wiśni, były dwie Chinki, Eskimosi, Arabka, za którą przybiegały rozbawione murzynki. Nie ominęli również stajenki, zawsze pewni siebie, kowboje, pomimo że byli przed nimi już Indianie. To wszystko działo się w miniony weekend w Szamocińskim Ośrodku Kultury. Kilkunastu młodych aktorów zachwyciło wszystkich licznie zgromadzonych mieszkańców Szamocina. Na koniec wszyscy wykonawcy zaśpiewali hymn Ostoi, który miał być i był ostatnim akordem spektaklu. Kolejne przedstawienie z pewnością, jak podkreślali organizatorzy, jeszcze w tym roku. Coraz częściej słyszymy o zmianach, jakie niebawem zajdą w przepisach i regulacjach prawnych związanym z prawem budowlanym. O te zmiany zapytaliśmy powiatowego inspektora nadzoru budowlanego Romana Wieczorka. Panie inspektorze, coraz częściej słyszymy o zmianach, jakie zajdą niebawem w prawie budowlanym. Czy dotyczyć będą one również zmian w funkcjonowaniu powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego w Chodzieży? No to są zmiany, które wpłynęły do laski marszałkowskiej. No, takie dane, które z internetu ściągnąłem, to są z datą 2 listopada 2006, które mówią o pewnych zmianach. No, oczywiście traktuję to jako materiał, nad którym Sejm pracuje, komisje i tak dalej. No ale z takich ciekawych rzeczy to rzeczywiście szykuje się absolutna zmiana organizacji. Nie będzie już powiatowych inspektoratów. Według tego projektu mają być okręgowe inspektoraty. W Chodzieży tego inspektoratu nie będzie. Jest podany również już na całą Polskę układ tych inspektoratów okręgowych. No, Chodzież będzie należała do Okręgowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pile. Do tego również będzie należał powiat wągrowiecki, złotowski, pilski. Czarnków już nie, bo Czarnków chociaż blisko leży, ale już będzie należał do Szamotu. Takie rozwiązanie to olbrzymie utrudnienie, przede wszystkim dla mieszkańców powiatu chodzieskiego i pozostałych powiatów, gdzie właśnie inspektoraty nadzoru budowlanego zostaną rozwiązane. Na pewno tak. Chodzi o to, że w 2003 roku kolejna zmiana prawa budowlanego wprowadziła coś takiego, że do nas zgłasza się rozpoczęcie budowy, kierownika budowy, każde zmiany kierownika budowy, inspektora nadzoru. Po skończonej budowie zgłasza się do nas zakończenie budowy i do nas występuje się o pozwolenie na użytkowanie obiektu. No do... Jednym słowem, trzeba odwiedzić inspektorat powiatowy, jak do tej pory, kilkakrotnie w czasie trwania budowy. Średnio liczyliśmy, bo to trzeba pobrać druki, ktoś może się pomylić czy coś w tym rodzaju, a zależy szybko komuś, żeby załatwić sprawy. No wobec tego no musi jechać do kierownika budowy, żeby to poprawił i tak dalej. No ale
ustaliliśmy, że średnio około 6 razy każdy inwestor odwiedza nasz inspektorat. Teraz będzie musiał jeździć do Piły, chociaż niekoniecznie tak musi być. Być może, że ludzie, którzy pracują nad prawem budowlanym, dojdą do wniosku, że można by było zastosować taką zasadę, jak była przed 2003 rokiem, że te obowiązki administracyjne, które przejęliśmy od starosty, w dalszym ciągu wróciłyby do starosty. A ktoś powie, no tak, ale państwowy nadzór budowlany co, nie ma odbierać budynków? Tak, odbierałby, bo do tego czasu, żeby uzyskać pozwolenie na użytkowanie, to oczywiście tych obiektów, które tego wymagają, inwestor musi zgłosić i jest kontrola przeprowadzana przez 4 jednostki. To jest Straż Pożarna, Inspekcja Pracy, Sanepid. Sanepid coś zapomniałem, ale za chwilę. I to mogłoby być piątą jednostką Inspektorat Nadzoru Budowlanego, na przykład okręgowy. I z takim dokumentem, z tymi czterema dokumentami, które tam te jednostki przygotowały, piąta z Okręgowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, z tym by szedł do starosty i starosta by wydawał pozwolenie. A zatem obywatele naszego powiatu nie musieliby jeździć poza nasz powiat. W końcu żyjemy w Polsce powiatowej i chyba nie po to zostały powiaty utworzone, żeby w tej chwili tworzyć, uważam, jakieś no, praktycznie sztuczne, no, bo okręgowe inspektoraty. No, no, to nie jest ani wojewódzki, ani powiatowy. Rozumiem, że ta zmiana to jedna z głównych zmian, jakie zajdą w prawie budowlanym. Czy coś jeszcze jest ważnego, na co powinniśmy zwrócić uwagę osób zamierzających niebawem budować dom, czy to przedsiębiorstwo, czy cały szereg innych budynków? Mówię w tej chwili o tym projekcie zmiany do prawa budowlanego, które 2 listopada wpłynęły do laski marszałkowskiej. Z tych zmian takich konkretnych to jest utrzymanie obiektów budowlanych. No, zmianą będzie między innymi to, że dachy powyżej 1000 metrów kwadratowych powierzchni będą minimum 2 razy do roku kontrolowane. Zwiększają się obowiązki również inwestorów odnośnie utrzymania tych obiektów, ale też zwiększają się kary. Jeżeli ktoś nie będzie pilnował swoich obowiązków, no będą kary. No jest to spowodowane tym, że mieliśmy bardzo niemiłe doświadczenia w Katowicach. Zresztą tych było więcej. No zima była dość ostra, śniegów dosyć dużo spadło. Także no, zdarzały się katastrofy budowlane i biorąc to pod uwagę, po prostu ustawodawca chce spowodować, żeby po prostu ludzie tam przebywający byli objęci jakąś taką lepszym bezpieczeństwem, lepszym poczuciem bezpieczeństwa. Panie inspektorze, ja serdecznie dziękuję panu dzisiaj za rozmowę i podobnie jak pan z niecierpliwością czekamy na finał tych wszystkich rozwiązań. Dziękuję. Dziękuję również. W dzisiejszym wydaniu Panoramy Chodzieskiej to już wszystkie informacje. Ja serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i tradycyjnie zapraszam na kolejne wydanie naszego programu. A już za chwilę, tradycyjnie, emocje sportowe minionego tygodnia.